Panie pośle, jaka jest pana ocena na temat wczorajszej wypowiedzi pani premier Ewy Kopacz na konwencie Platformy Obywatelskiej w Warszawie? Otóż, proszę pana, cena jednoznaczna, wypowiedź skandaliczna. Pani premier powinna zająć się rządzeniem, a nie uprawianiem taniej propagandy wyborczej na konwentyklach Platformy Obywatelskiej. Powiem wprost, dzisiaj wymagamy i domagamy się utrzymania pewnego minimum, pewnego poziomu. Pani premier niestety gdzieś cały czas funkcjonuje gdzieś na obrzeżach niskiego parteru, jeżeli chodzi o sposób sprawowania władzy, ale przede wszystkim wypowiadania się na temat konkurencji politycznej, ale także innych ważnych w naszym państwie osób. Poruszył mnie apel kierowany do Prawa i Sprawiedliwości, do pana premiera Kaczyńskiego, a to, żeby Prawo i Sprawiedliwość się zmieniało, żeby pan premier Kaczyński częściej się uśmiechał. Proszę pana, ja jestem przekonany, ja to widzę, że Prawo i Sprawiedliwość się zmienia, bo wszyscy się zmieniamy. I państwo się zmienia i nasza świadomość ulega pewnej ewolucji. Prawo i Sprawiedliwość również się zmienia. Prawo i Sprawiedliwość zmienia się zawsze, mam nadzieję, na dobre, bo tak jest odbierana w polskim społeczeństwie. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada na wyzwania czasu, nowych czasów. Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane na czas przejęcia władzy w Polsce, ażeby naprawiać to, co w tym państwie zepsuto. I tutaj nie potrzeba nam pani premier Kopaczowej i jej rad, żeby się zmieniać. Natomiast zauważę, że pani Kopaczowa się absolutnie nie zmienia. Pani Kopaczowa no jest taka, jaka była, po prostu niczego nie rozumie, ale pod jej przywództwem z kolei Platforma Obywatelska ulega bardzo szybkiej transformacji. Tutaj Platforma Obywatelska się zmienia na pewno, bo twarze, niegdysiejsze twarze Platformy Obywatelskiej zostały gdzieś zapomniane. Tusk uciekł do Brukseli, innych polityków pożarto, wypchano z list Platformy Obywatelskiej, z życia politycznego tej partii, natomiast twarzami Platformy Obywatelskiej dzisiaj staje się Ludwik Dorn, twarzą Platformy Obywatelskiej staje się Michał Kamiński i nią jest, twarzą Platformy Obywatelskiej jest również Roman Giertych. I Platforma Obywatelska atakuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, który oddał tekę pod koniec 2007 roku, czyli przed 8 laty, ale atakuje w obecności poprzez kogo? Poprzez wicepremiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ministra spraw wewnętrznych oraz marszałka Sejmu Ludwika Dorna. Atakuje poprzez Michała Kamińskiego, spin doktora, tego, który był odpowiedzialny za kreowanie obrazu Prawa i Sprawiedliwości w naszej świadomości, w mediach. Prawo i Sprawiedliwość atakowane jest przez kolejnego lidera obozu Platformy Obywatelskiej, jakim jest Roman Giertych, wspierany przez Platformę Obywatelską w wyborach do Senatu. Roman Giertych, wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pana, czy trzeba gdzieś, czy można w ogóle znaleźć większe Himalaje hipokryzji? Chyba nie. Natomiast pani premier Kopacz, dlaczego mówię, że dopuszcza się rzeczy niegodziwej? Dopuszcza się pouczania ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maria, osobę duchowną, zakonną, księdza. Otóż poucza go, aby ojciec Rydzyk modlił się i szerzył Ewangelię. Ja zastanawiam się, czy w odruchu jakiejś ograniczonej świadomości pani Ewa Kopaczowa, premier polskiego rządu, skieruje dzisiaj, a może jutro, apel do Episkopatu Polski, do biskupów, członków Episkopatu Polski, do prymasa Polski, do kardynała Stanisława Dziwisza. Kolejny apel, ażeby szerzyli Ewangelię, a nie zajmowali się sprawami Polski. Sprawami Polski każdy ma prawo i obowiązek się zajmować. To nie jest tak, że ojciec dyrektor nie ma prawa, ma obowiązek zajmować się sprawami Polski, jak każdy z nas, każdy z obywateli, każdy z Polaków ma obowiązek zajmować się sprawami polskimi i nie premier Kopaczowej, nie pani Kopaczowej tutaj prawo do tego, żeby kogokolwiek w tej materii pouczać. No ale cóż, jeżeli
uprawia się politykę na poziomie bruku, no to i takie później tego efekty jak widać. Reasumując, dzisiaj rząd nie zajmuje się rządzeniem. Dzisiaj rząd zajmuje się tylko i wyłącznie uprawianiem kampanii wyborczej, niestety na poziomie bruku, i to budzi absmak i to budzi zniechęcenie. No ale cóż, na to jesteśmy narażeni i mam nadzieję, opatrzność pozwoli, że już niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.